zabrali. Jak ma pan zamiar ludziom pomóc w tym, aby podkręcać te koncesje, ażeby pan swoją winę, że tak powiem, trochę z siebie zmył, bo jest ona nie dyskusyjna. No, drodzy Państwo, na przykład cofnę się też jeszcze do wiatraków. To nie dotyczy tematu dzisiejszego zebrania, panie burmistrzu. Prosimy na temat. Wiatraki takie historie robią, tak uważnie. Ale nie o tym chciałam mówić, tylko że... Bardzo proszę, zapraszam osobę, która będzie chciała wycofać się z wyrażonej wcześniej zgody. Zapraszam do urzędu. Rozumiem, że pan mówi o zatadaliczne 1500 zł. Tak? Tak samo przypomnę, właśnie 160 osób uzyskało zaliczkę za rezerwację gruntu pod wiatrak. I też mówiłem, żeby nie robić sobie apetytu, że ten wiatrak powstanie. Dopóki go nie ma, nie planować, że on tam będzie. Ja nie wiem, na jakim etapie Państwo są z tymi zaliczkami. Panie burmistrzu, ale chodzi tutaj o to, że ludzie nie do końca wiedzą, którzy dostali nam te... Ja tego nie dostałem, nie wiem dokładnie jak to przebiega, dostali te dokumenty, że na tym i na tym gruncie, na tej i na tej działce jest plan na odwrót. Teraz chcę się z tego wycofać. Co oni mają zrobić? Jeżeli pan udostępni gminie jakiegokolwiek tam swojego pracownika do tego, żeby w tym pomagał, on będzie się tym zajmował, niech tak się dzieje. Ale tu nie gwarantuje. Nie tak, żeby później było, że... Nie gwarantuje co do zaliczki, bo nie wiem państwo, jakie państwo, że się umowy podpisywali co do... Ja to tego też nie wiem. Natomiast jeżeli ktoś chce sobie wycofać, nigdy żadne rozwiązanie siłowe nie jest... Chodzi tu o wsparcie gminy, to był duży błąd i teraz gmina powinna się z tego wycofać. Próbować to załagodzić, a żeby nie było najgorszego. Ja powiem Państwu, że do mnie przychodzi wiele osób, bo tak się podbieram tymi wiatrakami, na przykład z projektem umowy. Czy podpisać, czy nie podpisać. Jeżeli przyjdzie do mnie osoba, która powie, że się zreflektowała, wolałaby się z tego wycofać, to moją